Niech operację, no tu mamy taką operację, możemy ją nazwać żarówka, czyli tę niebieską nazwijmy żarówka, a tę nazwijmy plus w kółeczku. Tak? Czyli tak, niech operacje żarówka oraz plus w kółeczku będą zdefiniowane jako x żarówka y równa się x plus 3y oraz x plus w kółeczku y równa się 4x kwadrat minus y kwadrat. Oblicz minus 2 plus w kółeczku 3 żarówka minus 1. Czyli tak, no dobrze, musimy tutaj skorzystać z tych definicji, czyli najpierw może zacznijmy, tu jest nawias, czyli najpierw liczymy 3 żarówka minus 1, czyli tu mamy zdefiniowaną operację żarówka, czyli tak, w miejsce x musimy podstawić 3, czyli to jest 3 plus 3 i teraz w miejsce y musimy podstawić minus 1, czyli to jest 3 minus 3, czyli 0. No dobrze, czyli 3 żarówka minus 1 to jest 0. Wobec tego nasze wyrażenie upraszcza się do minus 2 plus w kółeczku 0. No i obliczmy plus, czyli minus 2 plus w kółeczku 0 równa się, patrzymy sobie tutaj, czyli co, w miejsce x w tej definicji musimy podstawić minus 2, czyli 4 razy minus 2 do kwadratu i musimy odjąć kwadrat y, czyli odjąć 0 do kwadratu, czyli to jest 4 razy 4 minus 0, zatem jest to 16. Czyli wobec tego minus 2 plus w kółeczku 0 jest 16 i wobec tego mamy wynik, minus 2 plus w kółeczku 3 żarówka minus 1 równa się 16.